Na bulodromie Linum przy ulicy Holenderskiej w Lesznie rozegrano trzeci nocny turniej o Puchar Prezesa klubu Petanke Leszczynko. W zawodach wzięły udział 34 drużyny, które reprezentowały kluby zrzeszone w Polskiej Federacji Petanke. Wśród grających zawodników byli gracze z Wrocławia, Poznania, Lubonia, Bolesławca, Żywca, Katowic, Jedliny, Dzierżoniowa, Boguszowa, Bolesławca, Śremu, Liskowa, Gostynia oraz gospodarze, gracze klubu Petanke Leszczynko. W turnieju wystąpili także zawodnicy z Ukrainy oraz ze Szwecji. Po trwających ponad 8 godzin zawodach, krótko po pierwszej w nocy, poznaliśmy zwycięzców turnieju. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna reprezentowana przez zawodnika gospodarzy Rafała Grzelczaka oraz zawodnika z Żywca Andrzeja Śliża. Drużyna ta wygrała 6 z 7 pojedynków. Drugie miejsce na podium zajęli zawodnicy z Jedliny w składzie Kazimierz Jacak i Stanisław Piwko. Na najniższym podium stanęli gracze ze Śremu, małżeństwo Anna i Mirosław Misiorni. Na zwycięzców czekały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zespoły zajmujące miejsca od 4 do 6 otrzymały pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymali także najmłodszy zawodnik turnieju, najstarszy zawodnik oraz najlepsza para żeńska. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono okolicznościowe batony. Już 28 maja o godzinie 10 odbędą się 7 Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego pod patronatem prezydenta miasta Leszna, na które już dziś zapraszają organizatorzy zawodów Urząd Miasta Leszna oraz Klub Petanke Leszczynko.